Super Puchar, Super Inter, Radzuri pokonują Milan w derbowym pojedynku o pierwsze włoskie trofeum w tym sezonie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, Amici Sportivi, czwartek 19 stycznia 2023 roku. Dzień dobry, buon giovedì, 3-0, do 0. a mi ci Sportivi takim wynikiem kończą się pierwsze derby Mediolanu, jakkolwiek rozgrywane w dalekiej Arabii Saudyjskiej, pomiędzy Milanem a Interem. Dzisiaj skupiamy się na tym meczu, na finale o Super Puchar Włoch, no a ja zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału oraz pozostawienia lajka pod tym filmem, jak również komentarza z waszymi odczuciami, emocjami. W zakładce społeczność trwa ankieta w ramach rubryki Domanda del Giorno, czy to już kryzys Milanu nad tym? Zastanawiamy się teraz na żywo wspólnie z Wami. Do wyników sięgnę pod koniec tego przeglądu prasy. No a ja zaczynam go tradycyjnie od przeglądu okładek, na który serdecznie Was zapraszam. Primo Piano z 19 stycznia, czyli Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj na okładkach sukces Interu, ale w różnych proporcjach i dawkach. Tutto Sport skupia się przede wszystkim na nowym zarządzie Juventusu, który wczoraj oficjalnie rozpoczął swoją pracę, ale zaraz pod tytułem głosi, jak widzicie, show Interu. Milan w kryzysie. Il Romanista umieszcza na jedynce wielką trójkolorową rozetę i obwieszcza: Puchar Włoch jest w tym roku w zasięgu Romy. Najpierw Cremonezę, które eliminuje Napoli, później zwycięzca starcia Fiorentiny z Torino, a następnie w maju finał i walka o trofeum, którego brakuje w gablocie Romy od 15 lat. Tymczasem Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport oddają Nerazzurim to, co czarno-niebieskie. Re di Coppe, król Pucharów, to hasło. Z okładki Corriere dello Sport, czyli czwarty puchar na cztery podejścia. Sukces Simone Inzagiego. Super Inter to już tytuł dzisiejszego wydania gazety. Dello Sport Inter zdobywa swój siódmy Super Puchar. Włoch. Oprócz tego, na marginesie, poza nowym zarządem Juventusu, na okładkach praktycznie każdego z dzienników, poza dziennikiem Il Romanista, pojawia się notka o tym, że Davide Nicola został wcześniej zwolniony, a teraz ponownie zatrudniony na stanowisku trenera Salernitany. To niecodzienny scenariusz. Jakkolwiek wszystkie tematy z okładek, przypominam, w Zakładce Społeczność, każda pineska opisana, podobnie na naszym profilu na Facebooku, to już od 7.30 od rana czeka na Was opublikowane w formie tego Tekstowej. No, to co? Zgodnie z umową skupiamy się dzisiaj na meczu. Na meczu o Super Puchar e, pomiędzy Milanem a Interem. Daleka Arabia Saudyjska, no i co 3 do 0. Teoretycznie na wyjeździe, ale obie drużyny były na wyjeździe. E, zaledwie kilkuset kibiców z Włoch, mimo pięćdziesięciu kilku tysięcy fanów na trybunach. Do tego nawiążemy też na koniec tego przeglądu, z uwagi na to, że trochę się dzieje we Włoszech, trochę polemiki wokół tego, gdzie rozgrywany był ten mecz. Zostańcie ze mną, ja tymczasem zapraszam. Zapraszam do tego, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko opisuje Gazeta dello Sport, bo czy ktoś spodziewał się tak gładkiego, zdecydowanego zwycięstwa e, Interu do zera nad Milanem? Fani Radzurich? Pewnie tak, z wiarą. E, wczoraj zorganizowałem w zakładce społeczność ankietę. 54% z Was zagłosowało jednakowoż na Milan. No i proszę, Milan dzisiaj krytykowany w ogniu krytyki Stefanopioli oraz jego zawodnicy. Otwieramy Gazetę dello Sport. Najpierw oczywiście korierę za chwilę. Zerknijmy jak komentowany jest sukces Interu w starciu z lokalnym rywalem. Spettacolo Inter. Milan travolto. Spektakularny Inter. Milan na deskach. Milan powalony. Super puchar dla Inzagiego. Di Marco, Dzeko i Lautaro. Gole i totalna dominacja. Tak opisuje to redaktor Gazety dello Sport pan Luigi Garlando, który zwraca uwagę na to, że Rossoneri jakby nie wyszli na boisko. Nie zagrażali rywalowi nawet przez Chwilę. Inter z kolei zaskoczył Milan mocnym uderzeniem, dwiema szybko zdobytymi bramkami, późniejszą kontrolą tego, co dzieje się na Murawie w obu dziennikach chwalony trener Radzurich Simone Inzaghi, nazywany specem od zdobywania tego trofeum. To już cztery sukcesy w czterech podejściach. Milan tymczasem nie potrafił zareagować i zawiódł po raz kolejny w ostatnich tygodniach, no bo w lidze też ostatnio Rossoneri nie brylują. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport, tam publikowane m.in. statystyki i one są znamienne. Na nie chciałbym zwrócić Waszą uwagę z uwagi na to, że co ciekawe, Inter posiadał piłkę tylko przez 30 5% czasu gry. Inter wymienił niemal dokładnie o połowę mniej podań niż Milan. Co więcej, co już w ogóle jest zdumiewające, Inter zagrał według statystyk bardzo niedokładnie, bo tylko niespełna 73% podań trafiło do adresata. To aż niepodobne do zespołu z czołówki Serie A. To jest statystyka, słuchajcie, na poziomie Elasu-Werona. Elas ma dokładność średnią na poziomie 71%, więc niewiele lepiej zagrał wczoraj Inter. A jednak. Pod tym względem tylko, bo Inter sześciokrotnie... Trafiał w światło bramki rywala, podczas gdy Milan tylko trzykrotnie. No i połowa z tych prób zakończyła się sukcesem. 3 do 0. Stąd tytuł artykułu znowu wygrywa Simone. Vince sempre Simone. Di Marco niczym piorun. Jacko z magiczną bramką na 2 do 0. Milan starty z powierzchni boiska. No zdecydowane, yy, no, powiedzmy, deklaracje, zwroty, teksty bez przebaczenia w nich, jak słyszycie. A propos przebaczenia, o nie prosi kibiców Simon Kier, cytowany dzisiaj w gazecie. Sport. W ogóle, jeśli chodzi o wypowiedzi pomęczowe Rossonerich, to one właśnie w tym klimacie utrzymane, no i trudno się dziwić. W tym artykule cytowane m.in. Simon Kier, ale również Stefano Piori. Simon Kier przeprosił fanów Milanu za ten blamasz. Gazeta pisze: Pioli aperso il suo Milan. Pioli stracił swój Milan więc powiedział po meczu w ten sposób, jesteśmy bardzo rozczarowani, nie zagraliśmy na miarę swoich możliwości, musimy odzyskać dawną energię i swoją lekkość w grze. Ten puchar był naszym celem, wiedzieliśmy, że było z nami wielu kibiców, przegraliśmy wszystkie pojedynki, musimy coś zmienić. Zapytany o Scudetto w tym kontekście przyznał, póki co musimy znowu stać się zespołem wierzącym we własne siły, grającym z energią i przekonaniem. Simone Inzaghi z kolei rzecz jasna był zadowolony, szczęśliwy, docenił sukces zespołu, sam mecz nazwał wręcz idealnym w wykonaniu swoich podopiecznych. Smutne obrazki z obozu Milanu, oczywiście pełne szczęścia, triumfu. W, z obozu Nad Zurich. Ja zaś zabieram wam was e, tradycyjnie do rubryki Lepa Najpierw w gazecie, później w Korierze. zobaczmy, jakie noty zostały przyznane obu zespołom. W gazecie Dello Sport rozdaje je duet Biankin Stopini, Milan na czwórkę. E, Inter na ósemkę, dwa razy lepiej pod tym względem. Najlepszy w Milanie? Słuchajcie, aż żal patrzeć. Tata Ruszano z notą 6. Niewiele błędów, wiele parad. To nie on był problemem, pisze duet redaktorów. Najgorszy tymczasem Teo Hernandez z czwórką. Tym razem wolny, gubiący rywala, jak nie on. Ale czwórka również dla Ficayo Tomoriego. Przy golu Lautaro, jak czytamy, wywiesił białą flagę, poddał się bez walki. Cztery pół dla Messiasa i Giroud, piątka dla Kiera ponalego Diaza Leo De Ketelare i Origiego 5,5 dla Kalabri i Benasera. szóstka oprócz golkipera Rossonerich trafia do Piera Kalulu, który jak czytamy wychodzi na boisko kiedy Pioli wciska przycisk alarmowy i spotyka na murawie Tomoriego pogrążonego w kryzysie. No cóż, to obóz Rossonerich tymczasem zgoła inny obrazek przy zespole Interu. Tak jak wspomniałem, drużyna oceniona na ósemkę, podobnie jak jej trener Simone Inzaghi. Szóstka tymczasem to najniższa nota w obozie neradzurych Il voto basso, nie ma il peggiore. Wędruje do Joaquina Korei, który zmienił świetnego Jacko, wybranego swoją drogą tym Il Migliore, bohaterem meczu z notą 8. Czytamy przy nazwisku Dżeko, geniusz i klasa daje się w sobie zakochać. Kiedy nowy kontrakt? Pytają dziennikarze. Dalej, 7,5 dla Barelli, dla Czalhanoglu, dla, dla Di Marco, siódemka dla bloku defensywnego, dla Szkrinjara, Aczerbiego oraz Bastoniego. Siódemka dla Darmiana i Lautaro, 6,5 dla rozgrywającego swoje pierwsze derby, tak swoją drogą Onany, czyste konto, niezły debiut, 6,5 dla Mkitaliana, dla którego to był już piąty superpuchar puchar w karierze, 6 y, dla Gosensa Gagliardiniego, No i tak wyglądają noty z gazety Dello Sport. Co na to, Corriere, nieco spójnie, y, jakieś drobne różnice, ale powiedzmy, kierunek i obrazek bardzo podobny. W Milanie Il Milione, z szóstką, ale Corriere, Corriere twierdzi, że był nim. Rafael Leao. Il Peggiore, najgorszy z not o 4,5, Ficayo Tomori. 4,5 otrzymują też od Corriere Origi i Messias. Niewiele lepsi z piątkami. Kier, Teo Hernandez, Dias, Ketelaere i Giroud. 5,5 dla Tatarusanu, Calabri, Kalulu, Benasera i Tonalego. Szóstka dla wspomnianego Rafaela Leao i Anterebicia, który trafił w poprzeczkę i chyba za to taka nota. Il Migliore w Interze, tymczasem to Edin Dzeko. Bośniak otrzymuje ósemkę. Najsłabszy zgodnie z gazetą dello Sport Joaquin Correa. Nota 6. 7,5 dla Di Marco, 7 dla Szkriniara, Acerbiego, Bastoniego, Barelli, Czalchanoglum, Kitariana oraz Leo. Nie, Leo, Leo, szózka i to w Milanie. Lautaro, oczywiście miałem na myśli, 6,5 dla Onany, Darmiana i Gosensa. No i ta szózka dla Korei. Pozostali Sensa, Woto, czyli bez oceny. No i cóż, Gratulacje dla Interu. Gratulacje fani Nerad Zurich. 3 do 0 to fantastyczny wynik, jak na finał. Dobrze, że było co oglądać. Sypały się bramki, no i zdecydowane zwycięstwo Nerad Zurich w derbowej, bądź co bądź walce, mimo że dalekiej, daleko rozgrywanej, w Arabii Saudyjskiej. No, właśnie. Trofeum dla Interu, trofeum, na którym. Na który cieniem rzuca się to, co dzieje się teraz pomiędzy Włoską Federacją Piłkarską a Lega Serie A, czyli organizatorem Coppa Italia i w ogóle meczu o Super Puchar Włoch. W związku z tym, gdzie te derby się odbywały i gdzie zostały rozegrane. Czy Arabia Saudyjska to było najlepsze, co, najlepsze miejsce do stoczenia tego pojedynku? dużo polemiki we Włoszech. Tyle mogę wam powiedzieć. Pokażę wam artykuł z gazety Dell'O Sport, na którym widnieją wizerunki Gabriele Graviny, prezydenta Włoskiej Federacji Piłkarskiej oraz pana Lorenzo Caziniego, prezydenta Lega Serie A. Zaczęło się od tego, że pan Gabriele Gravina powiedział: "Taki mecz w Arabii Saudyjskiej to przykry widok. 58 tysięcy ludzi na stadionie, a wśród nich tylko 400 Włochów". No i na to zareagował z kolei pan organizator Lorenzo Cazini, prezydent Lega Serie A. A który powiedział, odparował do grawiny: Przykry to był widok Mundialu bez Włochów na tejże imprezie. No i tak, w skrócie, nastroje średnie wokół tego, no a jak wy czujecie, czy. To dobrze, że było w Arabii, czy niedobrze? No, jak Gazeta dello Sport przypomina, już w 1993 roku mecz o Super Puchar Włoch był rozgrywany poza granicami krajów. Wtedy chodziło o Stany Zjednoczone, oprócz tego Libia, Chiny, Katar, teraz Arabia Saudyjska. No ale taki meczyk nie siadłby na stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie, albo na stadio Olimpico w Rzymie. Pod tym względem... Powiem tak, ja, jeżeli pytacie mnie, jestem Tim Grawina. Moje kibicowskie serce mogę nie kibicować na co dzień Milanowi i Interowi, ale z perspektywy kibicowania calcio i obserwowania tego, co się dzieje, no taki mecz siadłby zdecydowanie lepiej pod względem emocji we Włoszech. Jakkolwiek rozumiem, oczywiście tło finansowe, marketingowe, wszystko co z tym związane, no w takich czasach żyjemy. Jakoś moje serce jednak bije mocniej do pojedynków, które niosą ze sobą te włoskie emocje. I gdyby 70 kilka tysięcy Włochów zasiadło na stadio Giuseppe Meazza, czy w tym wypadku stadio San Siro, to by było. No Albo na stadio Olimpico w Rzymie, to by była zupełnie inna historia. To co? Domanda del Giorno. No co z tym Milanem? Drodzy amici sportivi, czy to już kryzys? Oto dzisiaj Was pytam. Pytam Was o zdanie. Już sięgam do zakładki Społeczność na naszym kanale. Serdecznie zapraszam do oddania swojego głosu. Jak sądzicie? No to spójrzmy. Na razie wyniki: 76% waszych głosów na tak. Milan dopadł kryzys. 14% z was nie ma zdania w tej sprawie, 9% zagłosowało na nie. Sięgam do komentarzy. Asalto, pozdrawiam serdecznie, pisze, patrząc po ostatnich wynikach, ciężko to nazwać inaczej. Kacperkowzan, zastanawiam się, co upiolego robią tacy zawodnicy jak Adli, Franks, Lazetic i Ciao, skoro nie grają? Zasadne pytanie. Cinol. Nie do końca trafione transfery latem, nowi zawodnicy nie wpasowali się do zespołu. Będzie lepiej, pociesza obóz Zurich Tifozo Romy. Spider Game uspokaja. Jesteśmy w kryzysie, nie pierwszy raz, spokojnie, Pioli wie co robi, a Tomek Prok dodaje, lepiej teraz niż miałoby to się stać na mecze, na mecze z Tottenhamem w Lidze Mistrzów. Ale jeszcze lepiej wcale. Każdy, bądź prawie każdy zespół z czołówki, może poza Napoli, które zalicza pojedyncze wpadki, przechodzi jakiś swój mini kryzys w trakcie sezonu. Obserwujemy Milan i oczywiście e, trzymamy kciuki, żeby Rossoneri szybko się podnieśli, żebyśmy oglądali ich w najlepszej formie. A Amici Sportivi, bardzo dziękuję. W ten weekend wraca Serie A, a my słyszymy się i widzimy w Eleven Sports, a w poniedziałek rano mam nadzieję spotkać się z wami tradycyjnie. Podczas poradnego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania tego kanału. Dzięki za każdy like, za każde wsparcie, za każdą wirtualną kawę, jeżeli życzycie sobie ją postawić, wyjaśniam w opisie jak. No i do rychłego zobaczenia, do rychłego usłyszenia na naszym kanale. Buona giornata, amici sportivi. Ciao.